Dzień dobry. Witam, Krzysztof Sylwanowicz. Dzisiaj kolejna porcja globalnych nut. Nudy jak na pudy. Jak może tak dla zabawy, dla rozrywki. No nic nie zrobię, po prostu pomyślałem sobie, pośmiałem się. Bardzo fajnie było, bardzo mi się podobało. Nie będę śpiewał, bo niestety nie dam rady, nie potrafię. Próbowałem, w mózgu śpiewałem, ale nie potrafię tego wydobyć z siebie, tego głosu, tego tonu, tego brzmienia. Rebeka w małym miasteczku wypłakał za tobą łzy. Jak to? Że w małym miasteczku tak w zamyśleniu czeka. Nie wiesz nawet o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał łzy. A kalkulator obiektowy, oczywiście, kalkulator obiektowy, i to właśnie to, za czym tak tęsknię i tak marzę i tak staram się wymyślić i tak podążam dwa kroki w tył, jeden krok w przód, czyli ciągle się posuwam do przodu, ale nie posuwam się do przodu, tylko przemieszczam się do przodu, ale cały czas troszeczkę do tyłu, czyli coś jednak jest gorzej, trudniej, coś się nie tak układa, ale wydaje mi się, że jest ciągle postęp, bo tak, szybciutko, szybki skrót. Relacja, strona. I strona jest liczbą w różnych postaciach. Strona jest po prostu liczbą, tylko liczbą. Liczba, relacja, liczba. I w tym momencie liczba jest rekurencyjna. Czyli żeby wyświetlić, to trzeba wyświetlić liczbę, relację i liczbę. Natomiast liczba już jest rekurencyjna. Czyli zaczynają się zagnieżdżenia, wywołania wzajemne, w tą i z powrotem, returny, returny, exity, kole. Cześć kole. Call me. Call me Snake, nie, call me Ksichu. Tak. Nie Zichu, tylko Ksichu. Niech ci Google nie myli, bo ja jestem Ksichu, a nie Zichu. Zichu to był taki kolega w szkole. Miałem takiego kolegę, co się nazywał Zych. W związku z tym Zychu na niego mówili. Ale, że tak powiem, nie znaliśmy się za dobrze. Nie spędzaliśmy razem czasu, także nie przyznaję się do znajomości. Tylko po prostu do samego Ksichu. Bo Ksichu to było na parasolu. A teraz te zagnieżdżenia, to jak gdyby zastanawiałem się nad tym, gdzie umieścić znak. Czy znak umieścić na zewnątrz? Na zewnątrz tego czynnika, czyli liczby, czy wewnątrz czynnika, czyli liczby. No i wychodzi mi na to, że jeżeli rekurencyjnie ma się liczba wywoływać, czyli liczba może się składać z innych liczb, no to w końcu, w związku z tym, znak musi być wewnątrz liczby. Wewnątrz liczby, czyli nierozerwalnie z nią związany. Oczywiście znak jest albo plus, albo minus, albo, że tak powiem, jest niewidzialny, czyli żadnego nie widać, w domyśle jest plus, ale wewnątrz liczby, czyli czynnik to się równa liczba. Liczba, która jest rekurencyjna, już jak gdyby wywołuje inne postacie tej samej liczby. W zależności od operacji przeprowadzanej na tej liczbie. Czyli jak gdyby dla upraszczenia, to nie będą tylko dwie, góra-dół albo lewo-prawo. Góra-dół to dzielenie, lewo-prawo to mnożenie. I w związku z tym wtedy znak ustawia się odpowiednio do operacji oraz do przeprowadzonej czynności, może nie operacji, bo operacja tak groźnie brzmi, jakby wycinali wszystkie narządy,
odrazu na handel z granicami muzułmańskimi. A to przecież nie tak. To są tylko wszystko strachy na lachy, które po prostu powodują, że człowiek jest tak sparaliżowany tymi filmami, że jak gdyby to niczego nie jest w stanie, niczego nie jest w stanie zrobić, niczego nie jest w stanie powiedzieć, do niczego się przyznać. Bardzo mi się podobało to hasło w filmie, jak którymś, gdzie ktoś spotkał Jasnowickę i stwierdził, że nie potrafię tego chyba to powtórzyć, bo było to skomplikowane, ale może po paru razy mi się uda powiedzieć. Nie przyznaję się do niczego, co zrobiłem i przysięgam, że zrobię wszystko, czego nie zrobię. Ja tak albo wprost przeciwnie, czyli odwrotnie, ale bardzo mi się podobało to hasło, że tak powiem, że można tak zaprzeczyć swojej własnej działalności. Bo jak gdyby, jeżeli się nie zrobiło, to się zrobi. Jeżeli się nie zrobiło, to się zrobi. Jeżeli się coś zrobiło, to się do tego człowiek nie przyznaje. Po prostu dlatego, że nie przyznaje, bo jak zrobił, no to już wiesz, że zrobił źle i w związku z tym woli tego nie powtarzać. Ale tak naprawdę to przecież powtórzyłby tak samo. Tylko tyle, że też by się do tego nie przyznał znowu, że zrobi to, co zrobi. Tak, i kończę dzisiaj, bo już, że tak powiem, ucieka mi ten kalkulator obiektowy, a będę o nim dalej myślał. O tym baczu, który wywołuje trzy inne bacze. To znaczy dwa inne bacze, bo ten bacz z dwóch miejsc, czyli z lewej strony i z prawej strony, ten sam bacz, który no, obsługuje liczbę. Liczbę, która wywołuje dwie procedury. Pierwsza wyświetlenie znaku, druga wyświetlenie liczby. W jakiejś postaci. Czyli postać musi być przekazywana w parametrze. A w shellu parametry najlepiej jest przekazywać za pomocą error levela, bo jest to jedna zmienna. Można się do niej dostać z każdego poziomu. Zresztą nie musi się nazywać na error level, może się nazywać jakkolwiek inaczej, ponieważ tam, że tak powiem, jeżeli się coś ustawi, to po prostu je będzie i tak, jeżeli się ustawi zmienna równa się 5, czy zmienna równa się 20, czy zmienna równa się 1000, to będzie sobie zmienna równa się 1000, no i zmienna to będzie zmienna. Jeżeli zmienna będzie nazywała się jakoś tak mnemotechnicznie, czyli na przykład postać, albo forma, albo ułamek, albo potęga, no to będzie to tak ładnie będzie wychodziło w kodzie. Po prostu ładnie się będzie pisało tego bacza, który będzie wykonywał operacje w zależności od tych zmiennych ustawionych w środowisku shella, które się odpowiednio nazywają. Tak, czyli po exicie następna ważna operacja w shellu to jest set i zmienna równa się i to już zapamiętałem, będę teraz trenował.